Bardzo Państwu dziękuję i jeśli można zacznę, zacznę jeszcze od krótkich informacji spoza tematyki wykładu. Przede wszystkim chciałem przeprosić, tak jak niestety i miesiąc temu, że te dramatyczne zmiany na kolei za każdym razem na gorsze następujące. Niestety, powodują, że i dzisiaj będę musiał skrócić to spotkanie, czego bardzo żałuję i jest mi bardzo przykro. W związku z tym chciałem zaproponować, byśmy następne nasze spotkanie, to uzgodniłem już z organizatorami Solidarnymi 2010 i mam nadzieję, że będzie zgoda gospodarzy parafii. Świętego Stanisława. Chciałem zaproponować, żebyśmy następnym razem o 16 się spotkali, jeśli to możliwe. Kto się spóźni, to, to nie będę miał absolutnie żadnych pretensji, bo, bo rozumiem, że to nie jest wygodna pora. No ale. To jest bodajże 16, 16 grudnia, tak, jeżeli dobrze pamiętam, trzeci wtorek. tak. Zatem jeśli można o 16. Kto przyjdzie później, to nic nie szkodzi, ale, ale ja chciałem zacząć o 16. A więc za to jeszcze raz bardzo przepraszam. Dzisiaj wobec tego będziemy musieli skończyć no mniej więcej no za 20, za 20 tak, za 26. Otóż Druga sprawa, o której chciałem powiedzieć, to serdeczne podziękowania być może są tutaj na sali te osoby, które wspierały moją kandydaturę do roli kandydata na urząd prezydenta. Chciałem wszystkim tym osobom najserdeczniej podziękować za zaufanie i nie uważam, żeby były to zmarnowane z Państwa strony wysiłki, starania, bo one wszystkie przecież mają służyć nie żadnej osobie, tylko Rzeczpospolitej. Ja myślę, że wszyscy poprzemy, ja w każdym razie mam zdecydowane przekonanie, by poprzeć kandydata wskazanego przez największą partię opozycyjną osobę, którą znam i którą szanuję i która moim zdaniem ma bardzo realne szanse pokonać Urzędującego Prezydenta Rzeczpospolitej. I, i do tego wobec tego pozwalam sobie Państwa zachęcić, raz jeszcze dziękując za za łaskawe poparcie dla mnie. Dziękuję. Tak się złożyło. Przypomnę, bo to rzeczywiście taka była niezwykła chwila, że spotkałem się przypadkiem z panem posłem Andrzejem Dudą 1 listopada w krypcie marszałka Piłsudskiego i pary prezydenckiej, gdzie składaliśmy po prostu w dniu wszystkich świętych kwiaty przy grobie prezydenta. I, i wtedy. Zapewniłem panu Andrzeja Dudę, że jeśli tylko on będzie wybrany, to z przyjemnością poprę jego kandydaturę. On zapewnił mnie o tym samym, choć pewnie już wiedział, że, że będzie nominowany. Także no, mogę powtórzyć tylko to, co tam powiedziałem, a więc w tym bardzo ważnym i poważnym miejscu, że na pewno będę chciał poprzeć tę kandydaturę. Natomiast teraz przechodząc już do samej. Tematyki dzisiejszego spotkania. Jeśli można, usiądę, bo mam parę notatek i cytatów przygotowanych. Oczywiście, tematyka niepodległości jest szeroka jak morze jak Morze Sarmackie, jak Jan Długosz nazwał po raz pierwszy Bałtyk a może nawet jeszcze większa i na pewno głębsza niż to Sarmackie Morze, bo obejmuje nie tylko polską historię, bo pojęcie niepodległości przecież jest starsze od Polski. Ale w polską historię jest pisane szczególnie mocno, głęboko. A zatem rzecz jasna, nie mogę tutaj dokonać żadnego pełnego przeglądu tej tematyki. Zależy mi tylko, byśmy się wspólnie zastanowili, nad najważniejszymi, jak mnie się wydaje, etapami rozwoju tego pojęcia, pojęciami pokrewnymi, jakie obok współtworzą naszą historię, takimi jak ojczyzna i naród, i żebyśmy. Także spojrzeli na współczesne problemy, które przed Polską stoją, z tej właśnie historycznej perspektywy rozwoju problematyki niepodległości w naszych dziejach. Otóż zwróćmy uwagę, że kiedy przyglądamy się kolebce pojęcia wolności w kulturze europejskiej, a więc starożytnej Grecji, to starożytne greckie poleis, czyli miasta-państwa, ceniąc sobie wolność swoich obywateli najwyżej, niekoniecznie zakładały pełną ich suwerenność. Tych poleis, miast-państw było przecież bardzo dużo, ale wiele z nich zależało od tych silniejszych, prawda, takich jak Ateny, Sparta, Syrakuzy i Oczywiście starały się, zabiegały o to, by poszerzać przestrzeń swojej suwerenności, swoich decyzji, ale zakładały, że na arenie międzynarodowej nie zawsze uda im się mówić wyłącznie własnym głosem. Ten był zarezerwowany dla najsilniejszych tylko. Wszystkie natomiast zabiegały o autonomię wewnętrzną, ażeby w swoich sprawach obywatele mogli o sobie decydować. Przypominam te greckie tradycje pojęcia wolności i niepodległości, by wskazać od razu na pewnego rodzaju napięcie, jakie występuje między wolnością wewnętrzną, którą można określić inaczej autonomią, czyli podleganiu własnym prawom, a wolnością na arenie zewnętrznej, międzypaństwowej, czy jakbyśmy to powiedzieli dzisiaj międzynarodowej, na arenie, w której stykamy się z innymi państwami z innymi bytami politycznymi i gdzie czynnikiem rozstrzygającym o możliwościach egzekwowania swobody własnych ruchów jest ostatecznie przecież siła. A więc pojęcie niepodległości wiąże się niewątpliwie z siłą, z siłą materialną, którą trzeba mieć zależnie od okoliczności, zależnie od otoczenia, by móc zachowywać się swobodnie wśród innych. Którzy swoją siłę, by także rzutują na zewnątrz i egzekwują. I w takim właśnie podwójnym kontekście, rodzi się także polska wspólnota polityczna. Jej początki które opisywałem w tej książce, nawiązując do ogromnego bogactwa dziedzictwa naszej historiografii i najnowszych studiów nad początkami państwa polskiego. Otóż te początki w sposób szczególnie mocny podkreślają w ujęciu pierwszych swoich kronikarzy, zarówno anonima zwanego Galem, jak i mistrza Wincentego, nazwanego po wiekach kadłubkiem, podkreślają ten właśnie czynnik niepodległości. I to jest zjawisko ciekawe, nie całkiem typowe, bo nie wszystkie kraje ościenne ten czynnik niepodległości z równą siłą podkreślają. Zwróćmy uwagę, że Czechy, na przykład Księstwo Czeskie, później Królestwo Czeskie, długi czas, no mniej jakoś powiedziałbym systematycznie, ten element suwerenności, której symbolem jest korona królewska, akcentują. Ale nawet jeśli byśmy nie chcieli tutaj hierarchizować jakby tego sąsiedztwa, bo przecież i Czesi ostatecznie doszli do tej suwerenności, która nam została dana, która została mądrością i ofiarą, mądrością władców, mieszka i Bolesława, i ofiarą świętego Wojciecha, uzyskana w roku tysięcznym to jest początek naszej niepodległości rok tysięczny zjazd Gnieźnieński i uwieńczenie skroni Bolesława diademem przez cesarza Ottona III a przede wszystkim utworzenie własnej odrębnej organizacji kościelnej z arcybiskupstwem w Gnieźnie. Otóż jeśli weźmiemy pod uwagę ten rok tysięczny jako początek naszej niepodległości to zwróćmy uwagę, że zarówno w tym czasie i Czechy, jak i Polska, jak i inne kraje chrześcijańskiej Europy jednak tworzą pewną szerszą wspólnotę, wzajemnie od siebie uzależnioną, ale mającą jednak pewną hierarchię. Na czele tej hierarchii stoi rzecz jasna papież i cesarz. Papież jako depozytariusz kluczy świętego Piotra tu na ziemi, i cesarz jako opiekun świecki. Tej, respublika chrystiana, to pojęcie funkcjonuje, prawda? Rzeczpospolitej chrześcijańskiej, której opiekunem ma być cesarz. Wśród tych, którymi się cesarz formalnie opiekuje, są jednak równi i równiejsi. Właśnie królowie, którzy opiekują się z kolei odrębnymi organizacjami kolejnymi, bo to ich wyróżnia, nie sam diadem królewski, ale organizacja kościelna, która może im. Ten diadem później przekazać, utrwalić arcybiskupstwo. To właśnie królowie stoją jakby na tym drugim szczeblu, zaraz po cesarzu, siadając naprzeciwko niego, a nie występując w orszaku obok niego jako jego słudzy. Są jego partnerami. I o taką pozycję zabiegali władcy, i to pierwsi władcy polscy. I to podkreśla szczególnie. Yy, Anonim zwany Galem, który uważa, że to szczególne przywiązanie do niepodległości, bo to podkreśla od razu na pierwszych kartach swojej kroniki, że Polacy nie chcą podlegać nikomu. To jest najprostsza definicja niepodległości. Otóż zasługę w tym zakresie przypisuje przede wszystkim dynastii, pierwszym piastom. I niewątpliwie ta zasługa im się należy. Trzeba o nich pamiętać. Wybitna badaczka średniowiecza, moja przyjaciółka, żona profesora Waśki, Anna Waśko, zawsze mi mówi, że co wieczór modli się za duszę świętej pamięci mieszka. I myślę, że to bardzo piękny zwyczaj. Tak, powinniśmy pamiętać o tych naszych. Pierwszych twórcach polskości. Nie zapominajmy o nich, nie ograniczajmy naszej pamięci tylko do Józefa Piłsudskiego, jak najbardziej potrzebnej pamięci Romana Dmowskiego czy któregokolwiek z bohaterów chcielibyśmy wziąć z wieku XX. Nasza niepodległość zaczyna się wtedy, tysiąc lat temu, wraz z pierwszymi piastami. Ale już mistrz Wincenty, jak o tym obszerniej pisze w tej książce, zaraz wyjdę poza jej zakres chronologiczny, żeby. Już nie pozostawać w ramach tego pierwszego tomu. Mistrz Wincenty podkreśla, że to nie sama dynastia ma to szczególne umiłowanie do wolności i niepodległości, ale szlachetny, waleczny, dzielny naród Lechitów, bo tak nazywa Polaków mistrz Wincenty, przenosi jakby ciężar odpowiedzialności za niepodległość, przywiązania do niepodległości z samej dynastii której się nie przeciwstawia absolutnie, ale pokazuje, że obok dynastii jest naród, a raczej jego elita rycerska, która chce walczyć, jest gotowa walczyć o tę niepodległość. Jednocześnie mistrz Wincenty wprowadza do naszej refleksji, co bardzo obszernie starałem się w tej książce podkreślić, nie tylko do naszej refleksji, ale i do naszej samoświadomości. Znaczenie pojęcia wolności odróżnionej od niepodległości wolności obywateli Królestwa Polskiego tych, których król jest tylko współpracownikiem nie jest panem jest ich współpracownikiem. Wszyscy są panami w tej Rzeczpospolitej, bo używa też tego pojęcia równolegle z Królestwem mistrz Wincenty. I podnosi znaczenie wolności, której trzeba pilnować wewnątrz Rzeczpospolitej. Tak rodzi się drugie obok pierwszego i pierwotnego pojęcia niepodległości w naszej historii pojęcie wolności. Wolności, którą można rozumieć wewnątrz państwa. Ta pierwsza niepodległość wykuwała się w walkach o to, by siedzieć naprzeciwko cesarza niemieckiego, by cesarz. Świętego Cesarstwa Zjednoczonej Europy jednak chrześcijańskiej, nie traktował Polski jako jeszcze jednej marchi wschodniej Królestwa niemieckiego. Tu jest pewien element drobnego sporu historiograficznego, między mną a panem Antonim Macierewiczem, który uważa, że no nie, nie należy podkreślać tej rywalizacji polsko-niemieckiej, wtedy, że ona właściwie nie miała miejsca, że absolutnie dominujące znaczenie miał ten wymiar uniwersalny cesarstwa. Ja myślę, że jeśli wczytać się w kronikę anonima zwanego Galem, czy w kronikę niemiecką Titmara z tego czasu, widać wyraźnie, że trochę inaczej na to patrzyli i ówcześni germańscy poddani Ottonów i Henryków, i polscy czy lechiccy poddani Mieszków i Bolesławów. Jednak było w nich to poczucie walki o dominację, o niepodległość, o granice. Prawda? Normalne, naturalne, antropologicznie wytłumaczalne. Otóż od połowy XII wieku, a przynajmniej od końca już, w połowie XII pojawia się pierwszy, Człowiek w historii Polski, który tytułuje się jako obywatel Polski z bylud, z Wielkopolski. A w końcu wieku XII już mistrz Wincenty tworzy swoistą ideologię wolności obywatelskiej w Polsce. Obydwie te wspaniałe postaci wolności, wolność wewnętrzna, obywatelska i niepodległość są obok siebie. Ale jeśli zastanowimy się nad pojęciem niepodległości, to możemy zapytać, co było bronione w tym, co było cennego w tym pojęciu, czego chcieli bronić jego zwolennicy. Otóż przede wszystkim, właśnie to, by nie podlegać nikomu. Ten instynkt, odruch nie być niewolnikiem być wolnym. Być wolnym od przymusu, który może ktoś z zewnątrz narzucić. Ale czy coś jeszcze? Poza tym było do obrony. Oczywiście. Ojczyzna, wspólnota, jaką dziedziczymy po ojcach, musiała kształtować się dopiero w kolejnych pokoleniach. Już te pierwsze kilkadziesiąt, a już zwłaszcza pierwsze kilkaset lat istnienia wspólnego państwa polskiego, pojęcie ojczyzny tworzy. Jest już to dziedzictwo dziedzictwo ziemi. Która utrwaliła się w pewnym kształcie jako Polska, w pewnym kształcie politycznym, a więc ziemia. Tak. Po drugie, język, mowa. Mowa, która zaczyna przemawiać do nas dopiero pierwszymi zabytkami z, wieku, z końca wieku XII, początku XIII. Te piękne słowa, które wypowiada czeski osadnik, a których musiał nauczyć się od żony i mówi do niej. Daj ja cię ja pobrusę, a ty pociwaj, prawda? Pierwsze polskie zdanie. Daj ja zmielę, a ty ja, ja pomielę, a ty odpocznij. To pokazuje już, jak język ważny jest dla niepodległości. Asymiluje przybyszów, tworzy wspólnotę tych, którzy tego języka używają. To nie jest wspólnota urodzenia tylko. Bo Czech Boguchław wow, zaczyna mówić po polsku, tak mówi do żony, prawda? To jest także warte podkreślenia, nie tylko ten piękny, można powiedzieć do pewnego stopnia szarmancki gest męża wobec żony, pomocy. Bardzo warto pamiętnienia jako początek języka polskiego. Ale przecież zaraz potem mamy drugie zdanie w języku polskim, które odzwierciedla z kolei dramatyczne losy naszego państwa, które musi walczyć o niepodległość. Gorzej nam się stało. To zdanie wypowiedziane przez księcia Henryka Pobożnego na polu bitwy pod Legnicą, na którym miał za chwilę paść z rąk mongolskich najeźdźców, utrwalone ostatecznie, ale z wcześniejszych kronik, właśnie z XIII wieku, przez Jana Długosza, pokazuje właśnie ten wymiar militarny niekulturalny, ale militarny walki o niepodległość. A więc mamy w tym dziedzictwie, które tworzy się stopniowo i którego niepodległość broni, mamy. Ziemię, jeszcze raz to powtórzmy, język, z którego zaczyna wyrastać kultura, stopniowo. Ona jeszcze nie jest bardzo bogata wtedy, ale przez wieki stanie się bogata. Stanie się tak bogata, że kiedy położymy na szali stracić tę kulturę i zyskać wolność od polskości, bo niektórzy tak ją dzisiaj rozumieją, to zobaczymy, jak wielka będzie ta strata. Jak wielkie jest ciążenie, jak wielkie bogactwo może raczej tej metafory użyjmy polskiej kultury, jaka przez wieki z tej mowy obronionej przez tych, którzy gotowi byli jej bronić także z mieczem w ręku, jak Henryk Pobożny i z polskim słowem na ustach. Jakie bogactwo ta kultura nam zostawia. Otóż poza kulturą rozumianą. Przez słowo, przez pieśń, przez literaturę. Jest także kultura życia codziennego, obyczaj, podobieństwo obyczaju, który kształtuje się właśnie przez to, że żyjemy w jakichś granicach, że kształtuje nas podobne otoczenie, pejzaż, tak, ten sam pejzaż, krajobraz. Tego także bronimy w pojęciu niepodległości. To jest oczywiście jakieś przedłużenie tego pierwotnego pojęcia Ziemi, tego otoczenia. Do którego tęsknimy, jeśli jesteśmy jego pozbawieni, wyrzuceni gdzieś na emigrację. A więc, obyczaj także jest bardzo ważnym elementem tego bogactwa, którego bronimy wraz z niepodległością. Najważniejszym i najbardziej krystalizującym, powiedziałbym, poczucie potrzeby obrony niepodległości z tych zjawisk jest zapewne zjawisko obrony ziemi i Zjawisko obrony, czyli no, terenu, żeby ktoś nie wszedł, nie zabrał nam tego, co uważamy za swoje, i zjawisko obrony języka. To drugie zjawisko wiąże się z ogromną przemianą, którą będę opisywał w tomie drugim, ale przede mną opisało to znakomicie wielu świetnych historyków gospodarczych i społecznych, przemianą, jaka przyjdzie do Polski w wieku XIII i XIV. Masowa kolonizacja na prawie niemieckim. Bardzo duża liczba przybyszów, pokojowych przybyszów, podnoszących poziom cywilizacyjny naszej Ziemi, to trzeba podkreślić i docenić, ale przynoszących ze sobą inną kulturę, inny język i nie rezygnujących z tej kultury i języka, nie asymilujących się, ale gotowych zdominować przynajmniej w miastach rdzennych tych, którzy byli wcześniej mieszkańców tej Ziemi. I to właśnie wyzwanie związane z kolonizacją niemiecką przynosi reakcję w postaci wezwania ze strony jeszcze jednego czynnika, który już wymieniłem, ale raz jeszcze podkreślę. To jest organizacja kościelna, czyli religia, która także nas łączy, zgodnie ze swoim łacińskim źródłosłowem, religio, religiare, to jest łączyć, wiązać. Łączy nas nie tylko z niebem. Ale łączy nas także pewną więzią społeczną tutaj na Ziemi, tą więzią, która w przypadku wspólnej organizacji kościelnej łączy się i współistnieje z więzią polityczną, państwową. Prawda? A zatem właśnie hierarchia Kościoła katolickiego w Polsce, arcybiskupi gnieźnieńscy. Upominają się o prawa języka polskiego w wieku XIII-XIV. Tutaj najwybitniejszym rzecznikiem polskości stanie się arcybiskup Jakub Świnka, jeden z największych Polaków pierwszych pięciu wieków naszej historii. Ten, który przygotował odrodzenie królestwa po czasie rozbicia dzielnicowego. To odrodzenie królestwa, o którym popularnie, przybliżając tę epokę, zwłaszcza młodszym ludziom, i za to wielka jej chwała sportretowała w swoich powieściach już serii powieści pani Herezińska z Kołobrzegu. Zachęcam tych z Państwa, którzy lubią powieści historyczne. Otóż ta walka o język będzie trwała długo. To poczucie, że nasza niepodległość będzie wtedy pełna, jeżeli będziemy mogli swobodnie mówić, wyrażać wszystko, co chcemy w naszym języku, Zastępując stopniowo ten język, który został nam dany jako język komunikacji z cywilizacją europejską, język łaciński. Nie wyrzucając ani nie lekceważąc tej wspaniałej roli, jaką łacina dla rozwoju kultury polskiej odegrała, to właśnie stopniowe dojrzewanie polskości do języka suwerennego, celowo używam tego pojęcia, jest także bardzo ważną treścią historii polskiej niepodległości. Ta historia splata się w wymiarze politycznym i kulturowym jednocześnie, bo można powiedzieć tak, pierwsza polska niepodległość zaczyna się w roku tysięcznym i w pewnym sensie stopniowo słabnie wraz z rozpadem Wspólnoty, jaką zostawił po sobie Bolesław Krzywousty właśnie w roku 1202, na którym kończę pierwszy tom Historii Polski. Ale odradza się już na trwałe. Po pierwszej próbie w 1295 roku dokonanej przez księcia wielkopolskiego przemysła, dokonuje się już na trwałe w Krakowie od 1320 roku. Mamy do czynienia z Odrodzonym Królestwem. Wspaniałą książkę analizującą w bardzo nowatorski sposób znaczenie tego. Odrodzonego Królestwa dla Niepodległości Polski napisał jako swego rodzaju testament, oczywiście tak tego nie zakładał, e, swojej mediewistycznej twórczości świętej pamięci Janusz Kurtyka. Też zachęcam tych z Państwa, którzy są zainteresowani historią średniowiecza, aby sięgnąć do tej wspaniałej, niezwykłej książki Odrodzone Królestwo Janusza Kurtyki. Ona właśnie mówi o odrodzeniu się w różnych aspektach, nie tylko. Ściśle politycznym, ale także gospodarczym i społecznym odradzaniu się suwerenności w XIV-wiecznej Polsce, Polsce Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego. Ale dopiero bitwa pod Grunwaldem. Tak jest. Bitwa pod Grunwaldem jest niewątpliwie absolutnie najważniejszym zwycięstwem w naszej historii. Wiem, że to brzmi śmiesznie, bo już tyle razy to słyszeliśmy. Wydaje się, że nie warto do tego wracać. Jest to raczej temat do żartów, że jedyna data, jaką pamiętamy, pamiętaliśmy przynajmniej kiedyś jeszcze, dzienna z historii to właśnie ten 15 lipca 1410 roku. A jednak ona zasługuje na to, żeby ją tak pamiętać, bo ona przywróciła Polsce Pełną suwerenność na arenie międzynarodowej. Od tego momentu wszyscy zabiegali na zewnątrz o przyjaźń z Polską. Nikt nie ośmielił się Polski zaatakować. Nikt. Przez następnych 80 lat, zanim Litwę, nie Polskę zaatakuje Moskwa. Otóż ta ujawniona wtedy potęga militarna Zjednoczonego Narodu, rycerskiego Narodu Polskiego, z została umocniona zaraz potem wysiłkiem polskiej kultury i trzeba tę koincydencję zobaczyć i podkreślić. Odrodzony Uniwersytet Krakowski w 1400 roku przez swojego pierwszego rektora Stanisława ze Skarbimierza, a potem przez jego ucznia, którego powitał wspaniałą mową powitalną z okazji jego nominacji na następnego rektora, Pawła Włodkowica, Ustami tych dwóch wielkich uczonych mężów, Stanisława Ze Skarbimierza i Pawła Włodkowica, przygotowała Polska niezwykle doniosłą doktrynę. Pierwszy raz wprowadzoną do europejskiej myśli, a ogłosiła ją na soborze w Konstancji w roku 1417 na soborze powszechnym. Doktrynę, która była fundamentem, można powiedzieć, pojęcia niepodległości i suwerenności. Choć mało kto tak na to patrzy. Bo najpierw w osobnym kazaniu, obszernym, wspaniałym Stanisław Ze Skarbimierza, a potem już na samym Soborze Paweł Włodkowic w osobnym traktacie o władzy papieża i cesarza nad niewiernymi, podważyli tę absolutną, przyjmowaną do tej pory jako absolutną, władzę papieża i cesarza nad wszystkimi narodami na świecie. Powołując się na argumenty teologiczne i filozoficzne, obaj uczeni mężowie z Uniwersytetu Krakowskiego podkreślali, że Bóg wszystkim ludziom dał wolność wraz z godnością dzieci Bożych. Nawet jeśli nie przyjmują tej godności, bo nie poznali jeszcze Boga, bo nie zetknęli się z łaską Chrztu, to zasługują na prawo do wolności. I w imię tego prawa. Przeciwstawiali się przede wszystkim Paweł Włodkowicz na Soborze w Konstancji, tym argumentom, które wysuwali obrońcy zakonu krzyżackiego, którzy starali się go podnieść po klęsce pod Grunwaldem. I mówili, że zakon ma prawo do podbijania Litwy jako kraju pogańskiego, a Polska jako kraj wspierający pogan, słabo ochrzczonych albo nieochrzczonych, naprawdę w istocie przeciwstawia się temu. Prawdziwemu prawu zwierzchności cesarza i papieża do dominacji nad wszystkimi. Otóż ten argument, w którym przeciwko sile, sile miecza, wysuwa się hasło wolności, wolności poszczególnych narodów, wspólnot, jest niesłychanie doniosłym momentem w rozwoju myśli europejskiej. Docenił go Jan Paweł II, przypominając ten wkład polski do myśli europejskiej w czasie swojego wystąpienia. W organizacji Narodów Zjednoczonych. I my powinniśmy o tym pamiętać, powinniśmy uczyć, choć nie uczymy. Może dzisiaj wobec tego trzeba byłoby przypomnieć ten aspekt walki o polską wewnętrzną, by tak rzec, niepodległość, który przywołać może parę zdarzeń, jakie chciałem Państwu tutaj przypomnieć, a mianowicie walka o prawo języka polskiego do. Pełnej suwerenności w Polsce trwała jeszcze nadal. Mimo, że Polska zewnętrznie była już krajem suwerennym, to język polski dopiero dojrzewał do przejęcia tej roli po łacinie. Już Jan Ostroruk w swoim memoriale w sprawie uporządkowania Rzeczpospolitej, pisanym w latach 70. XV wieku, ubolewał nad tym, że kazania wciąż głoszone są po miastach po niemiecku, a nie po polsku. I podkreślał, że niech się uczy mówić po polsku ten, kto chce w Polsce mieszkać. Przypominam ten argument, bo wciąż siedzi mi w głowie wspomnienie pewnego ministra kultury w rządzie SLD już na szczęście dawno minionym, to powiedziałbym jeden z największych powodów moich doradości po ostatnich wyborach. Ilość głosów oddanych razem na sojusz lewicy Demokratycznej i partię palikota. Otóż minister rządu SLD szczycił się na początku XXI wieku, że w jego domu dzieci oglądają telewizję tylko w językach obcych. Oczywiście no, tamta telewizja była daleko mniej zła polska od tej, jaka jest obecnie, choć była no, rzecz jasna niespecjalnie dobra. Ale nawet wziąwszy pod uwagę okropny, straszny charakter współczesnej telewizji polskiej, myślę, że w żadnym innym kraju minister kultury, który złożyłby taką deklarację, nie pozostałby ministrem kultury następnego dnia. Prawda? Jest to wyraz pogardy do własnego języka. Otóż, właśnie w wieku zaczynającym się, złotym wieku, XVI, zaczyna się także wspaniały wybuch języka polskiego. W 1534 roku szlachta na Sejmiku w Środzie złożyła pierwszą instrukcję poselską w języku polskim. Wcześniej instrukcje były w języku łacińskim. Co mówiła ta instrukcja? Zacytuję państwu. Prosimy, aby nam księża nie bronili imprymować, czyli drukować po polsku historię, kronik, praw naszych i też innych rzeczy, a zwłaszcza o Biblię. Każdy język ma swym językiem pisma, a nam księża każą głupimi być. No takie były... Czasy. Ruch reformacyjny stawiał pierwsze kroki w Polsce wtedy już od kilkunastu lat i przeciwko księżom kierował się, kierowała się część tego impetu. Jak wiemy, Kościół szybko zrozumiał znaczenie tego właśnie wspaniałego narzędzia kontaktu z wiernymi, jakim stawał się dojrzały już do tego język polski. I świadectwem tego niech będzie to, że cztery lata przed tą instrukcją urodził się w Sycynie Jan Kochanowski, a jego pieśni powtarzamy do dnia dzisiejszego w kościele. Psalmy i przede wszystkim tę pieśń, którą ja często zdarza mi się, że. Śpiewam w moim kościele, czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary, prawda? To świadczy o sile języka polskiego, który już wtedy był w stanie osiągnąć tę dojrzałość, doskonałość, zdolność wyrażania wszystkich odcieni, najwspanialszych uczuć ludzkich, by dotrzeć do nas dzisiaj w pełni czytelnie, jako wyraziciel naszych uczuć, naszych emocji. I już dziewięć lat później w Krakowie. Pierwsza konstytucja Sejmowa jest ogłoszona w języku polskim. Na pogrzebie Zygmunta Starego prymas wygłasza mowę pogrzebową nie po łacinie, ale po polsku. I tak można by wymieniać te początki triumfu języka polskiego, które przypominam tutaj po to, by pokazać jak wypełnia się ta niepodległość strzeżona na granicach wspomnieniem. O wielkim zwycięstwie grunwaldzkim, siłą materialną królestwa, jego bogactwem, jak wypełnia się również aspekt kulturowy polskości w tym czasie. Otóż myślę, że nie można poprzestać jednak tylko na tym złotym obrazie Złotego Wieku, bo jednocześnie przypomnijmy, jest to czas, kiedy sami przedstawiciele stanu szlacheckiego obserwują. Początki kryzysu wewnętrznego. Obserwują, że nie wszystko dzieje się aż tak dobrze w Rzeczpospolitej, jak dziać się powinno. Wszyscy, albo prawie wszyscy, pamiętamy te słowa z odprawy posłów greckich o nierządne królestwo i zginienia bliskie, gdzie ani prawa ważą, ani sprawiedliwość. Słowa pisane w czasach przecież no, najwspanialszego rozkwitu Rzeczpospolitej. Kiedy była tak miła okazja niedawno w Fundacji Patriotycznej Jana Pietrzaka. Przy tej okazji, związanej ze Świętem Niepodległości, przypominałem inny wiersz napisany w roku 1606 przez Jana Jurkowskiego. Tak strasznie krytyczny, tak strasznie pesymistyczny, że już po prostu no, rzeczpospolita upada ateiści rządzą. Prawo i sprawiedliwość w pogardzie dosłownie takie y, y, padają tam y, y, słowa. Tylko że to był rok 1606. Rok po Kircholmie, cztery lata przed Kłuszynem, przed wkroczeniem Polaków do Moskwy, ten największy upadek polskości, jaki obserwował Jan Jurkowski, wybitny poeta wczesnobarokowy. Więc tak sobie myślę, że to powtórzę, co powiedziałem i tam przy tamtej okazji. Że nie powinniśmy desperować, powinniśmy doceniać nasz krytycyzm wobec naszego czasu inaczej niż krytycyzm tych, którzy szydzą z historii Polski, bo z historii Polski nie warto szydzić. Nic dobrego z tego nie wyniknie. Jeżeli mamy coś krytykować, to tylko stan obecny, bo wtedy my możemy się uderzyć w piersi. Kiedy uderzamy się w piersi za naszych ojców, nie mamy żadnej zasługi, nie przyczyniamy żadnego dobra, nie wykazujemy żadnej odwagi, plując na ich pamięć. Możemy co najwyżej autokrytycznie spojrzeć na samych siebie. Dlaczego teraz jest tak w Rzeczpospolitej? To jest zadanie dla nas. Jeśli tak spojrzymy, to może skończy się tak, jak w 1606. W następnym roku była wojna domowa, a cztery lata potem Polacy byli na Kremlu. Otóż e, mówię o tym aspekcie samokrytycyzmu, bo on przenika dużą część kultury e, i kazań, i poezji obywatelskiej XVII wiecznej, ale przecież nie jest skuteczny. Nie ma reformy wewnętrznej, a niepodległość wymaga. Czujności obywatelskiej, nie tylko skierowanej na obronę obywatelskiej wolności, bo tak można bronić tylko wolności indywidualnej, tych, którzy się nią cieszyli jako stan szlachta, ale tak nie dało się obronić niepodległości rozumianej jako wspólne dobro wszystkich mieszkańców tej ziemi dobro, którego trzeba bronić przed innymi podmiotami politycznymi przed drapieżnymi sąsiadami. I do tego, by być skutecznym w tej obronie, trzeba podnosić przemysł, trzeba wzbogacać miasta, a nie spychać je na margines życia politycznego. Trzeba przede wszystkim zadbać o los najliczniejszej warstwy chłopskiej. I ten grzech ciążący na sumieniu szlachty ówczesnej był przedmiotem bardzo wielu autokrytycznych utworów, ale zmiana przecież nie następowała, a raczej przyszła tylko późno. Co możemy w doświadczeniu I Rzeczpospolitej potraktować jako swego rodzaju przestrogę. Ten przestrogę pierwszy raz sformułował w dojrzałym programie politycznym, używając, przypominając na nowo słowo niepodległość, które wypadło z wokabularza Sarmatów, którzy podnieśli tylko tę wolność obywatelską, libertas, na piedestał. Przypomniał otóż drugie słowo, independencja, niepodległość. Stanisław Konarski, największy polski mąż stanu wieku XVIII w swoich listach poufnych podczas bezkrólewia 1733 roku. To było być może najbardziej upadlające polskie bezkrólewie, bo przypomnijmy, że żeby wybrać króla Polakom, wkroczyły dwa korpusy rosyjskie i pod naciskiem tych dwóch korpusów został wycofany kandydat, którego pierwotnie Polacy wybrali, czyli Stanisław Leszczyński, i wybrany został ten, którego chciała caryca Anna Iwanowna, czyli August III. To wielkie upokorzenie właśnie stało się pobudką do pierwszego powstania, jakim stała się Konfederacja Dzikowska w następnym roku. Często o niej zapominamy, myślimy, że dopiero Konfederacja Barska, niektórzy nawet i o Barskiej 34 lata późniejszej nie pamiętają choć trwała najdłużej 4 lata i objęła cały kraj i dopiero zaczynają liczyć nasze powstania od powstania kościuszkowskiego, ale pierwszym powstaniem pod hasłem niepodległości była Konfederacja Dzikowska w 1734 roku zawiązana w województwie sandomierskim i przez kilka, kilkanaście miesięcy Próbująca szarpać Moskali, by tę suwerenność odzyskać. Nieskutecznie, ale sam gest, sam ruch liczy się jako odruch. W program polityczny walki o niepodległość przekształcić chciał ten rodzący się odruch Stanisław Konarski, wzywając oczywiście do reformy politycznej. Zadawał retoryczne pytanie: gdzie będzie wolność, wasza wolność? Polska szlachto, kiedy zginie sama Rzeczpospolita. A więc brońcie Rzeczpospolitej, brońcie wspólnego domu, brońcie razem z innymi mieszkańcami. Ten program, który zaczął być realizowany w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego przez obóz reformatorski, najmocniej wyraził Stanisław Staszyc. Powiedziałbym, że pierwszy twórca programu narodowego w Polsce, jeśli jest jakiś wielki poprzednik Romana Dmowskiego dla tych z państwa, którzy do tej tradycji nawiązują, to niewątpliwie jest to przede wszystkim Stanisław Staszic. On pierwszy stworzył podstawy polskiego programu narodowego. Bardzo mocno uderzał w to idealizowanie, czy powiedziałbym stawianie na ołtarzu wyłącznie wolności obywatelskiej. Podkreślał, że wolność obywatelska powinna zostać ograniczona, zmniejszona. Dlatego bo zagraża jej rozbuchana skala bezpieczeństwu zewnętrznemu, temu wymiarowi międzynarodowemu niepodległości. Aby ten wymiar się zrealizował, szlachta musi posunąć się, zostawić więcej miejsca dla mieszczaństwa, wyzwolić chłopstwo, musi także zadbać nie tylko o to, by cieszyć się swoją wolnością polityczną, ale przypomnieć sobie o tych dziedzinach, które z lekceważeniem pozostawiła żydowskiemu lub niemieckiemu mieszczaństwu w Polsce czyli gospodarkę. Tak. Gospodarka Durniu to hasło, które. Za kampanię wyborczą, na kampanię wyborczą wybrał sobie George Clinton, tak samo rzucał posłom zgromadzonym na Sejmie czteroletnim Stanisław Staszic w uwagach o, rządzie, przepraszam, u, uwagach o życiu Jana Zamojskiego i przestrogach dla Polski. Formułę kompromisową można powiedzieć między tradycją republikańskiej wolności obywatelskiej a potrzebami reformy ustroju. Otwarcia drogi do obywatelstwa dla nowych stanów, stała się Konstytucja 3 Maja. Dlatego powinniśmy o niej pamiętać, powinniśmy ją święcić. Pokazała, że Polacy zdają sobie sprawę z tego, co powinni zrobić, by swoją niepodległość ratować. Potrafili rozumnie, w sposób kompromisowy, nie roniąc swojej tożsamości wolnościowej, tej, o której pisał od początku mistrz Wincenty Kadłubek, potrafili o nią nie tylko walczyć, ale ją pomyśleć dobrze. Ten wspaniały pomysł reformy Konstytucji 3 Maja został jednak, jak wiemy, zniszczony, zniszczony przez sąsiadów, którzy w tym właśnie reformatorskim zamyśle widzieli zagrożenie dla siebie. Otóż z tej perspektywy można oczywiście Przypomnieć dalej naszą walkę o niepodległość naszych przodków w wieku XIX, którzy do tego testamentu, Konstytucji 3 maja, dopisywać będą kolejne programy polityczne, ale warto pewnego rodzaju podsumowanie, na które chciałem sobie już teraz pozwolić. Warto je rozpocząć od. Tych słów, które zostały wypowiedziane dokładnie na początku wieku XIX, w roku 1800, formalnie ostatnim roku wieku XVIII. W broszurze, która wtedy się właśnie ukazała anonimowo pod tytułem Czy Polacy wybić się mogą na niepodległość? Broszura napisana, jak wiemy, dzięki ustaleniom historyków z drugiej połowy XX wieku, przede wszystkim Emanuela Rostworowskiego i Emanuela Halicza, pióra. Józefa Pawlikowskiego, adiutanta Tadeusza Kościuszki, ta broszura stała się zapewne najważniejszym, pierwszym utworem politycznym Polski walczącej o niepodległość już utraconą. Cechy charakterystyczne tego programu niepodległości, jaki wykłada już Józef Pawlikowski, cechy, które ja przynajmniej znajduję w czasie lektury, w czasie lektury tego niezwykłego dokumentu są następujące. Po pierwsze, ta sama myśl co u Staszica była, co u wcześniejszych krytyków wad ustroju rzeczpospolitej, trzeba chłopów uczynić obywatelami. Nasza niepodległość nie będzie bezpieczna, jeżeli będziemy rugowali na margines tej niepodległości. Odepchniemy dużą grupę naszych współ Mieszkańców, nie damy im tytułu współobywateli, nie pozwolimy im zakosztować owocu wolności, bo jeśli tego nie będą mieli, cóż będą mieli z polskości, cóż będą mieli z udziałów naszej wolności, prawda? A więc to ważne hasło staje się programem kolejnych powstań. Drugi bardzo ważny aspekt, nowy w pewnym sensie, a w każdym razie pierwszy raz tak radykalnie sformułowany przez Pawlikowskiego to żeby odzyskać niepodległość musimy osłabić naszych sąsiadów musimy znaleźć słabe punkty w ich strukturach imperialnych w strukturze imperialnej habsburgów Hohenzollernów i Romanowów Wtedy akurat układ rozbiorowy był względnie równorzędny. Rosja zabrała dwie trzecie, jedną trzecią Prusy i Austria. Po 1815 roku Rosja już będzie miała 82%, więc ten układ już nie będzie równorzędny. Ale dlatego Pawlikowski jeszcze rozważa całkowicie równorzędnie trzech rozbiorców. I szuka w ich systemach wewnętrznych słabych punktów, które należałoby uderzyć, i szuka potencjalnych sojuszników. Tak, powinniśmy szukać tych, którzy są niezadowoleni w tych trzech krajach, i dla nich także do nich wyciągnąć rękę, by razem z nimi walczyć o naszą niepodległość i ich wolność. Tak rodzi się stopniowo to pojęcie, które w formule już sprecyzowanej, dokładnie w tym brzmieniu Pojawi się na proporcjach zatykanych przed szeregami powstańców roku 1831. hasło za naszą i waszą wolność, które sformułował Joachim Lelewel a spopularyzował Adam Mickiewicz. To hasło, które odzwierciedla tę niezwykłą lekcję polskiej niepodległości, polskiej walki o niepodległość z wieku XIX. Lekcję polegającą na rozumieniu, że jeśli chcemy uzyskać swoją wolność, to musimy zadbać o to, żeby wokół nas też byli ludzie wolni, bo jeżeli będą otaczały nas zawistne imperia, to nasza wolność będzie zawsze niebezpieczna. Ta perspektywa spojrzenia na wolność i niepodległość razem połączone jako pewnego rodzaju szlachetny ideał. Do pewnego stopnia kłóciła się z wizją walki o niepodległość, rozumianej jako twarda walka o byt, w której należy zniszczyć przeciwnika, nie rozróżniając, czy są tam źli, czy dobrzy ludzie, czy będzie u nich lepiej, czy gorzej. Ważne, żeby nam było dobrze. Tego rodzaju wizje walki o niepodległość na śmierć i życie z sąsiadami, a przede wszystkim z rosyjskim sąsiadem, inaczej niż w programie Lelewela i Mickiewicza, sformułował Maurycy Mochnacki. On jest pierwszym dojrzałym autorem takiego programu walki o niepodległość, który oznacza walkę na śmierć i życie: albo oni nas zniszczą, albo my ich. To są dwa różne wybory, dwa różne modele walki o niepodległość. Za każdym są poważne argumenty. Jeden Zestaw ich możecie Państwo odnaleźć w Powstaniu Narodu Polskiego, Wielkim Dziele, Testamencie Maurycego Mochnackiego. Drugi zestaw możecie Państwo znaleźć w Księgach Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego Adama Mickiewicza, w Pismach, tomie XX, Joachima Lelewela i w całej bogatej publicystyce, zwłaszcza romantycznego okresu polskiej walki o niepodległość. Te... Dwa, można powiedzieć, kierunki odżywają raz jeszcze na progu polskiego zmagania o niepodległość w wieku XX, kiedy z jednej strony ruch narodowy przetworzony na nowo, zorganizowany w nowoczesny sposób. Przez Romana Dmowskiego podejmuje hasła, które można było znaleźć u Maurycego Mochnackiego, ale podejmuje oczywiście w nowy sposób i adresuje je w trochę inną stronę. Ku Niemcom przede wszystkim, jako głównemu wyzwaniu i zagrożeniu dla Polski. A z drugiej strony obóz skupiony wokół Józefa Piłsudskiego podejmuje tę tradycję walki niepodległościowej, która szuka słabości w krajach. Sąsiednich w krajach rozbiorowych, licząc na to, że znajdą się i tam kandydaci do walki o swoją wolność. Przede wszystkim narody uwięzione w carskim więzieniu narodów, inne, takie jak Polska, Ukraińcy, Ormianie, Gruzini, Litwini, Białorusini, Łotysze, że do nich trzeba adresować ofertę polskiej walki o niepodległość jako bramę otwierającą im także drogę do wolności, ale także dopuszczał możliwość, że i Rosjanie Ci, którzy cenią sobie wolność, a wydawało się, że są wtedy tacy, te bramę zechcą wykorzystać. Te dwa kierunki, można tak powiedzieć, warto skonfrontować z jeszcze jednym typem, by tak rzec, odpowiedzi na pytanie, jakie stawia polskiej wspólnocie politycznej hasło niepodległości. Uporządkujmy jeszcze raz te, które do tej pory wymieniliśmy. Jeden republikańsko-wolnościowy, który ceni sobie najwyżej wolność wewnętrzną, obywatelską. Jako istotę polskości nie może być Polski bez wolności indywidualnej jej obywateli. A zatem zagrożenie dla tej wolności znajduje się przede wszystkim w samej Polsce. Wśród tych, którzy chcieliby, przepraszam za wyrażenie, zapysk Polaków złapać i dlatego ta tradycja republikańska będzie zawsze sięgała nie negatywnie, ale pozytywnie do tradycji weta, do tradycji wolnego nie pozwalam. Nie pozwalam na złą zmianę, nie pozwalam na ograniczenie mojej wolności. Wiemy, że ta tradycja republikańska ma swoją stronę negatywną, wspomnieliśmy ją najkrócej. Ale druga tradycja, która kształci się w sposób nowoczesny od XVIII wieku, właśnie przede wszystkim od Staszica, a potem podejmie ją Mochnacki, by wreszcie nadał jej wzór, można powiedzieć, kanoniczny na znaczną część wieku XX, Roman Dmowski. ta tradycja akcentuje z kolei potrzebę walki w imię realnych interesów, które mogą być zabezpieczone przy pomocy podniesienia poziomu społeczeństwa, współuczestnictwa wszystkich w życiu narodowym, a nie tylko wybranej grupy bohaterów i zbudowania nowoczesnego przemysłu, siły materialnej, której Polsce potrzeba najbardziej, by mogła sprostać swoim zewnętrznym przeciwników i, z przeciwnikom i pokonać ich. Ten aspekt walki narodowej w pewnym sensie można skojarzyć z trzecim typem yy, odpowiedzi na pytanie niepodległość na pytanie o niepodległość co ona znaczy jak do niej dochodzi to pytanie znajduje jeszcze jedną poza tym patriotyzmem republikańskim i patriotyzmem narodowym odzwierciedlenie jedną wersję tą wersją jest hasło modernizacji żeby Obronić niepodległość w warunkach XIX, XX, XXI, bo przecież ten typ odpowiedzi znamy i dzisiaj, wieku, trzeba Polskę modernizować, podnosić do poziomu najnowocześniejszych, najnowszych państw świata, zarówno w rozwiązaniach instytucjonalnych, jak i w rozwiązaniach, można powiedzieć, gospodarczych, technologicznych, społecznych. Tu jednak rodzi się pytanie, jak daleko ma sięgać ta modernizacja i dokąd ona prowadzi? Urwałem, zawiesiłem głos na słowie społecznych, bo przecież zaraz idzie za nimi następne słowo obyczajowych, prawda? A więc powinniśmy zmieniać to, co było rdzeniem tożsamości polskiej wcześniej. Oburzą się na to ci, którzy reprezentują pierwszy typ polskiej. Patriotycznej świadomości, broniącej niepodległości jako pewnego depozytu wartości, które odzwierciedlają się w polskiej kulturze, ale i w polskim obyczaju, i w religii, która wrosła w polskość. Modernizatorzy natomiast mogą w pewnym momencie powiedzieć nie wszyscy te granice przekraczają ale mogą powiedzieć że aby Polska wygrała wyścig o nowoczesność z innymi, którzy w tym wyścigu udział biorą, musi modernizować się dalej. Nie może przerwać tej modernizacji, zatrzymać na gospodarce, bo gospodarka wymaga nowoczesna, a potem postnowoczesna, dzisiejsza. Wymaga już nie obywateli, ale ludzi o płynnej tożsamości. I to niebezpieczeństwo z punktu widzenia niepodległości, związane z tym trzecim wariantem modernizacyjnym odpowiedzi na pytanie o niepodległość, pozostaje stałym pytaniem, pozostaje stałą wątpliwością. Ale przecież nie można odmawiać tym, którzy pod hasłem modernizacji chcieli Polskę wzmacniać i chcą Polskę wzmacniać, prawa do, jeśli można tak powiedzieć, obywatelskiej, polskiej patriotycznej, niepodległościowej zasługi. Pytanie ważne, wrażliwe, najwrażliwsze dotyczy tego, jak pogodzić te trzy modele: te trzy drogi: walki, pracy, zabiegów o polską niepodległość. Otóż myślę, że trzeba rozważyć ten problem. W kontekście trzech zagrożeń, jakie można odkryć w każdej z tych, czy na każdej z tych trzech ścieżek, na których rozważamy problem niepodległości. Na pierwszej, jak już powiedziałem, to tej republikańsko-tożsamościowej, której wolność i tradycja są tak mocno cenione, ta, której najpiękniejszym odzwierciedleniem może być Konfederacja Barska, jej hymny, zarówno te oryginalne, jak i ten przepisany przez Słowackiego. Dla niej zagrożeniem będzie to, co zmienia polską tożsamość, co osłabia znaczenie polskiej wolności i całej tradycji, która z nią jest związana tradycji, której fundamentem jest religia katolicka, chrześcijaństwo. Dla drugiej, tej niepodległościowo narodowej wizji potrzeby wzmacniania siły materialnej Polski, zagrożenie Myślę, że wiąże się dzisiaj, jeśli spojrzymy na to z dzisiejszej realnej perspektywy, z zagrożeniem bezpośrednim militarnym, które Polskę może spotkać w tej chwili tylko z jednej strony, z rosyjskiej, prawda? Tylko Rosja stanowi dla nas dziś teraz bezpośrednie zagrożenie. Zagrożenie, które może postawić pod znakiem zapytania ten zewnętrzny wymiar polskiej niepodległości. Granice, skoro dzisiaj Rosja potrafi oderwać od kraju istniejącego na mapie Europy fragment terytorium i przyłączyć do swojego, to znaczy, że wyróżnia się, wyróżnia się jako kraj szczególnie niebezpieczny na mapie politycznej, nie tylko bezpośredniego polskiego sąsiedztwa. Ale przecież ci, którzy spoglądają na problemy polski współczesnej z perspektywy narodowej ale także z perspektywy narodowej łączącej tę narodową wizję z potrzebą, z poczuciem potrzeby modernizacji. Powiedzą, że zagrożenie leży gdzie indziej. To zagrożenie może leżeć tam, gdzie zbychani jesteśmy na boczny tor modernizacji, gdzie zamiast według swoich planów modernizujemy się według cudzych i dla cudzej korzyści kiedy stajemy się podwykonawcami pod modernizacji realizowanej w interesie Berlina albo w interesie dyktowanej przez ustawodawstwo, które wyklucza autonomię, z kolei tę najbardziej wąską formułę niepodległości nawet, a mianowicie prawo dyktowane z Brukseli to także jest wyzwanie dla niepodległości rozumiane jeszcze raz to podkreślę najwęziej i w najbardziej prosty sposób jako prawo do autonomii do rządzenia się u siebie swoimi prawami otóż myślę że wszystkie te trzy aspekty musimy brać pod uwagę i żadnego nie upuszczać ze wzroku nie można tak jak to czynią niektórzy przeciwstawiać ich sobie i powiedzieć nie, Rosja nie jest żadnym zagrożeniem. Zagrożeniem dla nas są tylko Niemcy i odwrotnie, prawda? Mówić, że Rosja to cały horyzont politycznych problemów, przed którymi stoi Polska, a stopniowe wypłukiwanie suwerenności Polski w ramach integracji wewnątrz Unii Europejskiej nie jest żadnym problemem i jest po prostu usprawiedliwione przez zagrożenie rosyjskie. Tak, nie można przeciwstawiać tych spraw. Trzeba je bardzo poważnie ważyć między sobą w dojrzałej dyskusji między zwolennikami tych poglądów, jeśli tylko towarzyszy im to właśnie naczelne przesłanie, zawołanie, troska o niepodległość, którą różnie możemy rozumieć, ale jak długo nie przekraczamy tej bariery, w której chcemy odebrać Polsce tożsamość, w której chcemy zlekceważyć jej interesy materialne. W której chcielibyśmy zrezygnować z pamięci o Ojczyźnie, tak długo tę dyskusję możemy prowadzić. Ponieważ no niestety niedługo będę musiał kończyć, pozwolę sobie przeczytać na koniec jeden wiersz, który na pewno Państwo znacie, ale wiersz, który był kiedyś hymnem, traktowany jako hymn, którego pamiętamy przede wszystkim pierwszą strofę, pierwszą zwrotkę. Warto przypomnieć i tę drugą, ponieważ zawiera ona pewnego rodzaju problem, który jest i dzisiaj aktualny. Problem przekonania do sprawy niepodległości naszych współmieszkańców, których ta kwestia nie obchodzi, którzy się nią nie interesują. To jest hymn do Miłości Ojczyzny Ignacego Krasickiego. Wszyscy państwo znacie, święta miłości, kochanej ojczyzny, czują cię tylko umysły poczciwe. Dla ciebie zjadłe smakują trucizny, dla ciebie więzy, pęta niezelżywe. Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny, gnieździsz w umyśle rozkosze prawdziwe. Byle cię można wspomóc, byle wspierać, nie żal żyć w nędzy, nie żali umierać. Wolności której jarzma nie docieka gmin, jarzma zwykły, nikczemny i podły. Tu właśnie jest ten problem, że duża część ludzi nie rozumie potrzeby wolności albo przeciwstawia swoją indywidualną wolność niepodległości Polski. Chcieliby uwolnić się od Polski, jak pan Jerzy Sztur, prawda? Wielu jest takich, którzy idą w tę stronę. Otóż. Ten problem, na który zwraca tutaj uwagę Ignacy Krasicki jest nadal aktualny i to jest być może największy problem polskiej niepodległości. Więc powiedzmy tym, którzy tego nie rozumieją, może kiedyś zrozumieją. Musimy powtarzać te słowo. Wolności, cecho dusz wielkich, ozdobo człowieka, strumieniu boski, cnót zaszczycon źródły. Tyś tarczą Twoich Polaków od wieka, z Ciebie się pasmem szczęścia nasze wiodły. Większaś nad przemoc, a kto Ciebie godny, pokruszył jarzma albo padł swobodny. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.